Policjanci z Głogowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wiele kradzieży. Sprawca od początku grudnia 2023 roku włamał się do jednego domku rodzinnego, skąd dokonał kradzieży narzędzi oraz innych artykułów łącznej wartości około 1000 zł. Z innej posesji dokonał kradzieży roweru o wartości 1500 zł, a także wszedł do niezabezpieczonego mieszkania oraz dwóch domów, skąd dokonał kradzieży torebki, dokumentów, telefonów, a także kart bankomatowych. 37-latek kradzioną kartą płacił w sklepach. Straty oszacowano na kolejne 4000 zł. Mężczyzna posiadał także środki odurzające w postaci marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Jak się okazało, mężczyzna był także poszukiwany do odbycia kary ponad 6 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna trafi teraz przed oblicze sądu, który zadecyduje o jego dalszym losie.